Mamy do rozwiązania takie zadanie tekstowe. Szyba w oknie przedstawionym poniżej ma stosunek wysokości do szerokości równy 3 do 2, czyli wysokość szyby może być reprezentowana przez 3x, a szerokość przez 2x. Aby obliczyć wymiary okna razem z drewnianą ramą, należy do szerokości szyby dodać 20 cm, a do wysokości szyby dodać 15 cm. Znaleźć wyrażenie wielomianowe reprezentujące całkowitą powierzchnię okna, uwzględniające szybę i drewnianą ramę uprościć to wyrażenie. No dobrze, no to co oni nam tutaj mówią? Mówią, że szyba ma wysokość 3x, czyli sama szyba bez ramy ma wysokość 3x. Tak możemy sobie tutaj przyjąć. No i wiemy, to jest tutaj w zadaniu jednoznacznie powiedziane, że żeby uwzględnić ramę i obliczyć wysokość całego okna, to trzeba do wysokości szyby dodać 15 cm. Czyli po prostu. Ta wysokość tutaj razem z ramą to będzie to 3x plus 15 cm. No, jednostki będę pomijał, będziemy wiedzieli, że to jest w centymetrach. No dobrze, a szerokość jest równa 2x. Szerokość samej szyby, czyli tutaj szerokość tej szyby to jest po prostu 2x. No, czyli rzeczywiście stosunek wysokości do szerokości to jest 3 do 2. I powiedziane jest, że. Żeby znaleźć szerokość całego okna, to trzeba do szerokości szyby. Do szerokości szyby trzeba dodać 20 cm. Czyli szerokość całego okna z uwzględnieniem szyby i ramy, to jest 2x plus 20 cm. No i teraz każą nam obliczyć pole całego okna, uwzględniając szybę i ramę. Czyli musimy obliczyć iloczyn tych wymiarów zewnętrznych okna czyli musimy pomnożyć 3x plus 15 przez 2x plus 20 gdybyśmy pomnożyli po prostu 3x razy 2x to byśmy mieli pole tylko samej szyby a tak mamy pole całego okna razem z ramą no to teraz trzeba to wymnożyć to, to jest takie ćwiczenie na mnożenie dwumianów, no i wiadomo jak się mnoży dwumiany trzeba każdy Składnik pierwszego nawiasu pomnożę przez każdy składnik drugiego, czyli zacznę od pomnożenia 3x przez 2x, czyli będę miał 3x razy 2x razy 2x. Potem pomnożę 3x przez drugi składnik tego drugiego nawiasu, czyli dodać 3x razy 20. No i w ten sposób pomnożyłem już oba składniki tego drugiego nawiasu przez. Przez 3x, no to teraz pomnożę oba przez 15, czyli będę miał 15 razy 2x. To jest dodać 15 razy 2x. I na koniec muszę jeszcze 15 pomnożyć przez 20, czyli będę miał dodać 15 razy 20. Czyli to jest ten pierwszy iloczyn. To jest Drugi iloczyn, później to jest ten trzeci, a to jest ten czwarty. No dobrze, i teraz wystarczy tylko wymnożyć i poupraszczać. 3x razy 2x to będzie 6x do kwadratu. Dodać 3x razy 20 to jest 3 razy 20 to jest 60x. Dodać 15 razy 2x. To co to będzie? To będzie 30 15 razy 2 to jest 30x. I dodać 15 razy 20. 15 razy 2 to jest 30, i jeszcze razy 10 to będzie 300. No i tutaj mam dwa podobne do siebie wyrazy, w tym miejscu 60x i 30x. Mogę je jeszcze tutaj dodać do siebie, żeby to wyrażenie już ostatecznie uprościć. I ono będzie miało po uproszczeniu taką formę. 6x kwadrat dodać. 60 plus 30 to jest 90x dodać 300. No i to jest odpowiedź na to, na to pytanie postawione w zadaniu. To jest to wyrażenie wielomianowe, które pozwala nam obliczyć powierzchnię całego okna wtedy, kiedy mamy zadany ten parametr x.